fragment z Ewangelii świętego Jana. Powiedział do Jezusa urzędnik królewski: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej, i uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ewangelia dnia dzisiejszego i to wydarzenie to lekcja wiary dla nas. Urzędnik królewski, człowiek spoza ludu wybranego, szukał Jezusa pomocy, a Jezus mówi mu o potrzebie uwierzenia. Tak, uwierz człowieku, że Jezus może to uczynić. Widzimy, jak tutaj wiara rozwija się w tym, który prosi Jezusa. Pyta, kiedy sługa poczuł się lepiej i kiedy odkrywa, że faktycznie Jezus spełnił, co obiecał, to jego wiara rozkwita. Tak rozkwitła ta wiara, że cała rodzina jego uwierzyła. Nie tylko on sam. Ten urzędnik przeszedł 33 kilometry z Kafarnaum do Kany, by spotkać się z Jezusem, by wyprosić jego pomoc. Ta wytrwałość i pokora zostały naprawdę nagrodzone, a i wiara się rozeszła z serca urzędnika na jego bliskich. Zaufać Jezusowi, oddać się jego mocy, przyjąć wszystko, co on czyni dla mnie. To piękne zadanie, które stoi przed każdym z nas. Maryja jest błogosławioną, czyli szczęśliwą, bo uwierzyła. W każdym Zdrowaś Maryjo przypominamy sobie tą jej wiarę. Ona jest naszą nauczycielką w wierze, w tym bezgranicznym poddaniu się Panu. Dziś wołamy: Maryjo, pomagaj nam ożywiać spojrzenie wiary, kiedy wypowiadamy imię Jezus. Pomódlmy się dzisiaj o wiarę dla ludzi zrozpaczonych, dla zagubionych w codziennym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.